Pomorze koszykówką stoi, stąd pomysł o zorganizowaniu kampu właśnie w Gdyni? Pomyśleliśmy tutaj o dzieciakach, które są w całym Trójmieście. Uważamy, że Marcin Kordet Camp również powinien dotrzeć tutaj. Macie dwie drużyny, które grają w Ekstraklasie i myślę, że obydwie drużyny mają mnóstwo kibiców, mnóstwo dzieciaków, które chciałyby grać na wysokim poziomie i oczywiście któregoś dnia skosztować gry w koszykówkę w Ekstraklasie. Dlatego staramy się tutaj przekazać im parę doświadczeń, umiejętności i liczymy na to, że zarazimy większą grupę dzieciaków, a wasze dwa zespoły będą miały szansę to wykorzystać. W jednym z wywiadów podkreślił pan, że chętnie przeniósł się do Polski, w tym do Procomu Trefla. Rozumiem, że chodzi o AC Koprokom, tak? Chodziło o AC Koprokom, czy o Trefla Sopot? To jeszcze nie wiadomo. Myślę, że wtedy, jak to o tym mówiłem, sprawa była otwarta. Teraz troszkę sprawa jest bardziej skomplikowana. Myślę, że najbliższe dni, tygodnie pokażą tak naprawdę, co się wydarzy z koszykówką dla zawodników NBA, którzy chcieli przyjechać do Europy. A jak ogólnie ocenia pan potencjał pomorskiej koszykówki? Mamy silne dwa zespoły. Myślę, że jest duży. Przede wszystkim wiadomo, Asseco z wielkim budżetem, z wielką organizacją, z doświadczeniami z Euroligi, dlatego myślę, że jest to potężna firma teraz, która jest naszą wizytówką koszykarską i nic innego, jak tylko należy teraz walczyć o to, żeby ten zespół był jak najlepszy. Wprowadzać młodych polskich zawodników do zespołu, którzy któregoś dnia mogą również wzmocnić polską kadrę. A gdyby doszłoby do takiej konfrontacji meczu towarzyskiego Asseco Procomo na przykład z najgorszym zespołem NBA, czy mistrz Polski miałby jakiekolwiek szanse? To byłby pogrom. Pogrom? W którą stronę? Nie było chyba tego pytania. Jesteśmy elitą, elita gra na najwyższym poziomie. Dzisiaj drużyna NBA, która jest najsłabsza, zakładam, że jest to Minnesota Timberwolves, jest w stanie wygrać Euroligę. Dlatego myślę, że dlatego nazywam się elitą i NBA, ponieważ wszyscy najlepsi gracze grają w NBA. Myślę, że nie było... Wiadomo, że na 10 meczy może by było jedno czy dwa wygrane, ale myślę, że 80% meczy by wygrała drużyna NBA. A czy śledzi pan na bieżąco na przykład wyniki polskich drużyn w europejskich pucharach? Tak, w miarę staram się śledzić na bieżąco. Myślę, że polskim drużynom tak naprawdę brakuje też tego jednego, dwóch zawodników, którzy mogliby jeszcze podciągnąć zespół, ale ogółem należy być pozytywnie nastawiony, ponieważ robimy postęp. Mamy coraz lepsze zespoły występujące w pucharach, mamy tą taką stabilność organizacyjną, finansową, dlatego cieszę się, że jest naprawdę wielka szansa osiągnięcia jakiegoś sukcesu. No, tak jak powiedziałem, Procom naprawdę gra rewelacyjnie, jest naszą wizytówką. Na polskim, powiedzmy, na naszym polskim podwórku nie ma sobie tutaj mocnych, ale w Europie już naprawdę jest szansa, że może powalczyć o coś. A jak ogólnie z potencjałem polskich zawodników? Czy polska młodzież jest utalentowana? Jest jakiś optymistyczny prognostyk na przyszłość? Myślę, że mamy odpowiednie umiejętności. Troszkę brakuje charakteru, czasami zacięcia, ale po prostu wiem, że gdzieś daleko tam są właśnie jakieś talenty, które trzeba znaleźć. I po to właśnie organizujemy kampy, czy różnego rodzaju inne imprezy, jak festiwal koszykówki sprzed roku w Krakowie, gdzie przyjechali zawodnicy i trenerzy NBA, którzy rozmawiali z zawodnikami, starali się odpowiednio poprowadzić. Myślę, że są zawodnicy, którzy mogliby grać na wysokim poziomie, tylko trzeba ich tak naprawdę wszystkich znaleźć. Na każdym kampie około 130 dzieciaków. Pierwszy, jeden z kampów w Siedlcach był ciutkę mniejszy ze względu na salę. Było około 90 dzieciaków. Średnio wyliczyliśmy, że na każdym kampie, znaczy powiedzmy dziennie rozdawałem około 1500 autografów w sumie razem wziętych. Licząc plakaty, piłki, poster indywidualny, to wszystko było rozdawane w trakcie kampów, w trakcie streetboli, w trakcie wizyt w szpitalach. Odwiedziliśmy trzy szpitale, w których miałem szansę zwiedzić oddziały, oczywiście różnego rodzaju oddziały. I na pewno nie było to łatwe dla mnie z tego względu, że wracając z sali, gdzie miałem szansę pracować z ponad setką dzieci, wchodzimy do miejsca, gdzie wiadomo, dzieci są przykute do łóżka i były przypadki, gdzie oczywiście będą przykute do łóżka przez całe życie, dlatego ciężkie widoki, ale przynajmniej staraliśmy się tutaj coś sprawić, żeby miało chociaż uśmiech na twarzy na minutę, dwie, żeby zapomniały o tym, co się dzieje w ciągu dnia. W Olsztynie myślę, że takie małe reunion, gdzie spotkałem się z praktycznie 95% dzieciaków, to były dzieciaki z
z kampów z innych miast, zeszłorocznych, przed 2 lat. I praktycznie oprócz tego, że już ćwiczenia znały, to żeśmy rozmawiali na temat koszykówki, na temat życia, na temat wszystkiego, co się dzieje. I naprawdę fantastyczna atmosfera. W większości kampów miałem naprawdę bardzo dobre takie połączenie, jeżeli chodzi o kibiców. Naprawdę fantastycznie nam się rozmawiało, żartowało. Co cię skłoniło w ogóle, żeby pojawić się dzisiaj w Gdyni? Czy osoba Marcina Gortata, czy po prostu lubisz grać w koszykówkę? No, lubię grać w koszykówkę i niewątpliwie też osoba Marcina Gortata, gdyż gra w Phoenix Suns i jest na pewno profesjonalnym koszykarzem z najwyższej półki. Czy podoba ci się w ogóle taka impreza, jaką zorganizował Marcin Gortat? No, podoba mi się. Możemy szkolić swoje umiejętności, możemy się z nim spotkać, możemy sobie z nim zdjęcia zrobić, poprosić o autografy. Czy to pierwszy twój udział w Marcin Gortat Camp, czy zamierzasz może w przyszłym roku także wziąć w nich udział, jeśli oczywiście będzie w Trójmieście? To jest mój pierwszy udział w Marcin Gortat Basket Camp, ale chciałbym też za rok się tutaj pojawić i może jeszcze za rok. I kiedy będzie organizowany w pobliżu tutaj mojego miasta, to będę się pojawiał na pewno. Widzisz, że masz na sobie koszulkę Asseco Percomu. Czy jesteś fanem tej drużyny? Tak, jestem.